pewno jest erudytą. Myślę, że doskonale rozpoznaje kobiece instynkty, kobiece potrzeby. Umie wspaniale opowiadać rzeczy merytorycznie ważne. Ta jego wiedza fizyczno-chemiczno-matematyczna to jest imponująca. Janusz Leon, jak to on, dla niego to jest bardzo ważne, żeby było Leon Wiśniewski. W moich życiorysach na wszystkich książkach piszą pisarz. To jest nieprawda, to znaczy to jest niecała prawda, dlatego że ja jestem naukowcem i tak naprawdę gdybym musiał jakąś ankietę wypisywać, zawód, to bym podał pracownik naukowy. Są w moim życiu dwa miasta, takie najważniejsze, trzy w zasadzie. No pierwsze jest oczywiście Toruń, bo tu się odbyły chyba najważniejsze rzeczy, bo pierwsze się tu urodziłem, to się wszystko zaczęło. Tutaj się pierwszy raz zakochałem, tutaj pierwszy raz mnie kobieta zostawiła, tutaj się ożeniłem, tutaj przyszła na świat moja córka, tutaj są groby moich rodziców, tu mieszka mój brat, tu nauczyłem się chyba najważniejszych rzeczy i w podstawówce, i od podstawówki poczynając, a na tych dwóch fakultetach kończąc. Obecność moja poprzez taki trwały element w Toruniu jest dla mnie strasznie osobiście ważna. Toruń jest takim, takim miejscem, takie miejsce trzeba w życiu mieć. To jest Podgórna 32. Tu był pokój rodziców, a tam z tyłu był pokój mój i brata. Tutaj swojego malucha parkowałem, pierwszego w życiu, na który zapracowałem w studenckiej spółdzielni Małgosia. Urodziłem się w zupełnie normalnym świecie, z babcią, mamą, z bratem. Nasza płaszczyzna porozumienia zawsze była pełna. Janusz jest ciepłym człowiekiem, jest człowiekiem, którego bardzo podziwiam, bardzo szanuję. W tym domu myślę, że zarówno Janusz, jak i jego starszy brat byli wychowani w pewnych określonych wartościach szacunku dla kobiet, szacunku dla nauki. Kocha do szaleństwa swoje córki. To są naprawdę wybitne, śliczne dziewczyny. Wybór szkoły średniej był zdecydowanie związany z ciekawością świata. Ja chciałem marynarzem być. Ta szkoła się nazywała Technikum Rybołówstwa Morskiego, ale to nie wynikało z żadnej miłości do ryb, wręcz przeciwnie, ja nigdy ryb nie lubiłem. Ale wiedziałem, że dzięki temu będę mógł podróżować. Szkoła nauczyła mnie również samotności, dlatego że pływając na tych statkach w ramach praktyk szkolnych od Nowej Fundlandii po Afrykę, nauczyłem się, jak strasznie bolesna jest samotność. Ja sobie źle radziłem z samotnością, to znaczy mnie wprowadzała melancholię w nostalgię i w smutek. Wiedziałem, że nie chciałbym tak funkcjonować, oderwany od świata. I chyba w trzeciej klasie to moje zainteresowanie fizyką i naukami ścisłymi przejawiło się w pewnej decyzji, że ja tej szkoły, tego kierunku pływania, bycia związanym z morzem nie będę więcej kontynuował, że ograniczę się tylko do tej szkoły. W końcu zdecydowałem się wrócić jednak do Torunia, ku ogromnej radości mojej mamy, która przez 5 lat na mnie czekała i z faktem, że wyjechałem z Torunia do Kołobrzegu, do tej szkoły, tak naprawdę do końca życia się nie pogodziłam. Czytałem, pamiętam, książki zafascynowany z serii Omega, plus minus nieskończoność. Książki typu Na początku był wodór. Doczytywałem w literatury popularno-naukowej i ta fizyka coraz bardziej mnie zaczynała fascynować. Janusz był bardzo ciekawym człowiekiem od samego początku. Skończył Technikum Rybołówstwa Morskiego, co już go przestało bawić i postanowił spróbować czegoś innego i wówczas trafił do nas na fizykę. Opinia o fizyce była przerażająca, że to są studia straszliwie trudne, że praktycznie
Fizyki na początku w ogóle nie ma, bo była jedynie matematyka. Zresztą przedmiotem, który pierwszą selekcję wszystkich studentów robił, był przedmiot, który się nazywał analiza matematyczna i był prowadzony wówczas przez docenta Kotasa, który z tą swoją analizą matematyczną na podstawie podręcznika Morena, absolutnie abstrakcyjnego, przeselekcjonował po pierwszym roku bodajże połowę studentów. Miałem szczęście do pracowania, bycia studentem niezwykłych osób. Profesor Antonowicz, profesor Wolniewicz, Ingarden. Pamiętam też z przyjemnością wykłady profesora Jemiełkowskiego. To nie były tylko fragmenty, które trzeba przekazać studentom, ale to była pewna opowieść o fizyce. Myśmy wtedy sobie z tego nie zdawali sprawy, że trafiliśmy na takie lata. Uważam, to są najważniejsze studia w ogóle w świecie. Jeśli ktoś studiował fizykę, to miał strasznie dużo szczęścia, bo wybrał najlepsze moim zdaniem studia. Moim kolegą na studia, oprócz Piotra Targowskiego, który jest tu profesorem, oprócz Jaskulskiego, który jest profesorem, był również Władysław Duch, który ze swoimi długimi włosami, ze swoim roztrzepaniem i tym swoim punkowym podejściem do świata, jednocześnie niezwykle mądry i można było się od niego wiele, wiele nauczyć. To były fajne czasy. Janusz był chyba wtedy jedynym posiadaczem kalkulatora w okolicy, takiego cyfrowego, i w celu zrobienia opracowania na pierwszą pracownię fizyczną pożyczało się od Janusza kalkulator. Poza tym był chyba też jeden z nielicznych posiadaczy gry Monopoly, bo on wtedy dosyć już podróżował, on był pilotem wycieczek zagranicznych, więc takie właśnie różne gadżety się pojawiały. W Polsce przyjmowałem grupy amerykańskie głównie ze względu na mój język angielski, jeździłem z nimi po Polsce. W nagrodę za tą bezpłatną pracę pilotowania w Polsce grup dostawało się prawo pilotowania polskiej grupy za granicę. To było bardzo fajne doświadczenie. Zawsze go widziałem ze słownikiem języka angielskiego i w przerwach między aktywnościami jakimikolwiek uczył się tych słówek. Ja go pytałem, dlaczego tak biega z tym słownikiem, to mówi, że no, uczy się intensywnie angielskiego i tak wykorzystuje czas, każdą wolną chwilę. No, to jakoś charakteryzuje Janusza. Był taki epizod, w efekcie przygoda. Na czwartym roku studiów postanowiłem studiować drugi fakultet, bo chciałem być dyrektorem w Towimorze albo w Toralu od razu po studiach i wydawało mi się, że jak będę miał dwa fakultety, to będę miał więcej niż inni moi konkurenci i zacząłem tą ekonomię studiować, która niestety nie mieściła się w tak pięknym budynku i w takim ambiente, jakim się tutaj teraz znajdujemy, tylko mieściła się w zadymionym budynku na Placu Teatralnym, tuż obok prezydium. Udało mi się napisać ciekawą, interesującą pracę magisterską z profesorem Jerzym Wiśniewskim. Udało nam się w mojej pracy magisterskiej przewidzieć ogromny kryzys dzięki równaniom ekonometrycznym, który się w Polsce pojawił pod koniec lat 80. Doceniam ten czas, uważam go trochę za stracony, dlatego że tej ekonomii w życiu moim nigdy nie wykorzystałem, a teraz to już w ogóle jej wykorzystać nie mogę, bo jest zupełnie inny system i ekonomia, której ja się nauczyłem, do niczego by mi się nie przydała, no bo jeśli absolwent ekonomii kończy studia z tytułem magistra i z dyplomem niebieskim wyróżnienia i nie wie, jak działa giełda, to jest to trochę dziwne, ale cierpliwie i raz postawiony sobie plan ukończenia tego kierunku dokonałem, mam tytuł dwóch magistrów. W 1982 roku z powodu dobrej nauki dostałem prawo do zasiedlenia tego mieszkania w ciągu 2 lat po ukończeniu studiów, bo tak zwany absolwenci z niebieskim dyplomem. Ja już inne mieszkania w życiu miałem, o wiele ładniejsze, ale nie pamiętam, kiedy przeżyłem tak dużo szczęśliwości. Niedaleko się znajdował sklep, oficjalnie nazwany chyba Jowiszem, a nieoficjalnie nazwany Kryzysem. Pamiętam, jak swojego czasu o 9:00 mieli otworzyć ten sklep i ja tam stoję zmarznięty w tej kolejce, zaniepokojony. I się tak zdenerwowałem, że walnąłem pięścią w szybie. Powiedziałem, jeszcze raz, jak nie otworzycie za chwilę, to nigdy więcej u was nie będę kupował. Dużo różnych ciekawych sytuacji tutaj przeżyłem. No. Kończyłem fizykę jako najlepszy absolwent.
Ale tak się zdarzyło, że najlepszym absolwentem UMK był również fizyk i był tylko jeden etat na fizyce. I ten etat został przyznany koledze mojemu, a nie mi. Ale dziekan Bączyński obiecał mi, że dostanę ten etat za rok. Ja mu uwierzyłem. I oprócz tego, żebym coś miał przez ten czas rok do roboty, to zadzwonił do doktora Żurawskiego, też jego kolegi, aby ten mnie na przechowalni przyjął na ten rok. I tą przechowalnią był ogólnouczelniany ośrodek obliczeniowy. Ja do tej przechowalni zostałem przez doktora Żurawskiego przyjęty. Po roku faktycznie profesor Bączyński zadzwonił do mnie i powiedział, że jest etat dla mnie na fizyce. Ale ja w międzyczasie przez ten rok zakochałem się w tej informatyce i wcale już na fizykę nie chciałem wrócić. Bardzo dobrze pamiętam to podekscytowanie w ośrodku, kiedy okazało się, że pierwszy doktorat powstał, napisany przez pracownika ośrodka obliczeniowego. Praktycznie cały ten doktorat napisałem w Stanach Zjednoczonych podczas stypendium, które dostałem od Fundacji Kościuszkowskiej. Zajmowałem się kompresją zbioru odwróconego bazy danych New York Timesa. Profesor Rutenberg w City University of New York w Queens College był zainteresowany tym algorytmem. On się na to zgodził, a Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku postanowiła to sfinansować. Nie wiedząc, że w ogóle się to wydarzy i dlatego moje życie osobiste zmieniłem, na przykład na 3 miesiące przed tym wyjazdem urodziła mi się córeczka, moja pierwsza, której z powodu tego wyjazdu przez rok nie widziałem. Po powrocie tutaj, tej wiedzy mojej, którą w czasie doktoratu zdobyłem, nie mogłem tak naprawdę wykorzystać. I nadarzyła się okazja, kolega mój pracujący w Niemczech, Polak, pracował w Instytucie Beisteina we Frankfurcie nad Menem. I on opowiedział, że ma kolegę, czyli mnie, który się zajmował algorytmami kompresji danych i fajne algorytmy opracował i zrobił z tego doktorat i też jeszcze w USA. Więc dyrektor tego Instytutu Beisteina się tym zainteresował i poprosił go, żeby on mnie zaprosił na jedno z seminariów czwartkowych, na którym ja ten wykład bym na ten temat przedstawił. Ja się bardzo ucieszyłem, głównie ze względu na fakt, że urządzałem wtedy mieszkanie i potrzebowałem kupić kafelki, których oczywiście nie było. Jedynym miejscem, gdzie można było kupić kafelki bez znajomości, bez korupcji, był Pewex. A żeby kupić te kafelki w Peweksie do łazienki, potrzebowałem dewizy. I wydawało mi się, że jeśli pojadę z wykładem i dostanę 300 marek za ten wykład, to akurat będzie na kafelki. Ale po tym wykładzie we Frankfurcie dyrektorów zaprosił mnie na lunch do restauracji. Zaczął wypytywać różne rzeczy na temat mojego życia, kariery naukowej, a na końcu lunchu zapytał się mnie, czy nie chcę dla nich pracować. Miałem się zająć opracowywaniem algorytmów dla chemii, do translacji struktur chemicznych w nomenklaturę chemiczną. Tak się zaczęła moja praca tam, zastosowanie informatyki dla chemii. Przez 4 lata napisałem taki program, który nazywa 70% wszystkich związków chemicznych automatycznie. Ten program w początku lat 90. sam pomysł, sama idea to była niesamowita rewelacja. To jest to pierwsze systematyczne oprogramowanie, które oferowało poprawne nazywanie związków chemicznych. On był pierwszy i on to rozwinął, on to doprowadził do poziomu oprogramowania, które miało takie walory, że mogło być skomercjalizowane. To jest duża sztuka. Firma na tym zyskała ogromne pieniądze. Ja dostałem za to godziwą pensję, ale nie jestem. Nie mam dywidendów z tego sprzedaży tego programu, ale też godziwie zostałem opłacany. Pomyślałem, że ja też bym chciał jakiś kupon odciąć z tego, co się nauczyłem. I postanowiłem z tego tematu zrobić habilitację. Po godzinach, w weekendy, zaniedbując całkowicie bardzo bliskich mi ludzi, tą habilitację napisałem, bo miałem taki plan życiowy, bo ja chciałem pracować na uczelni i ten wyjazd do Niemiec tak mi to przerwał, ten plan. Mi się wydawało, że ja będę miał tylko jeden romans z literaturą. Ten jeden, pierwszy i ostatni z Samotnością w sieci, że tylko raz mi się to przydarzyło, bo mi smutno się z życiu zrobiło i napisałem książkę. Zacząłem pisać tak dla siebie, no po prostu, a potem się w wyniku różnych konstelacji fragment tej książki wydostał z tej szuflady. Ja uwierzyłem, że ta książka jest, gdy przyjechałem do Torunia i zobaczyłem ją na wystawie na Szerokiej, że jest moja książka, co jest strasznie miłym uczuciem, jak się widzi pierwszy raz swoją książkę.
Janusz w 2001 przesłał mi książkę mailem. To jest właśnie ta książka. Projekt okładki i tytuł w pierwotnej wersji miał właśnie tak wyglądać. Niemniej jednak, kiedy Janusz znalazł wydawnictwo Pruszyński Spółka, okazało się, że tytuł jest już zarezerwowany i trzeba było wymyślać inny tytuł książki. Ten egzemplarz książki jest to bardzo oryginalny egzemplarz, bo jest to egzemplarz przed korektą. Właściwie tak jak Janusz napisał, z oryginalną czcionką. Jestem absolutnie przekonana, że ta książka dlatego odniosła taki sukces, bo jest tak prawdziwa. Janusza siła tego, co ma do przekazania, jeśli to się nawet komuś podoba czy nie, to jest samotność. Ja uważam, że Janusz jest samotny. Całe dziennikarstwo zbudowałam na rozmowach z mężczyznami. Jestem bardzo tego świata ciekawa. I Janusz nagle był takim rozmówcą, który był szalenie otwarty. Przyszłam specjalnie dla Janusza Wiśniewskiego, żeby pisał moją książkę, spotkać się z nim. To jest bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, gdyż jego książki ukształtowały tak naprawdę moją osobowość. Są pisane dla kobiet, z myślą o kobietach i o kobietach. Myślę, że przede wszystkim jest to pisarz, który doskonale czuje potrzeby czytelników. On jest zawsze krok do przodu, tak było chociażby w przypadku Samotności w sieci. Pisarz bestsellerowy, nie tylko u nas, ale także na przykład w Rosji. Tych książek w Rosji pan Janusz sprzedał już ponad 1 000 000. To naprawdę świetny wynik. Jak to się stało, że Janusz Leon Wiśniewski sprzedał ponad 1 000 000 egzemplarzy w Rosji? Tak myślę, że Janusz może być z tego bardzo dumny, dlatego że ja spostrzegam rynek rosyjski jako bardziej wymagający niż polski. W jego książkach fascynujące jest to, że facet, który ma taki ściśle techniczny jednak background, to znaczy wykształcenie, ja go znam jako doktora informatyki po prostu, pisze takie książki, powiedzmy, bardzo miękkie, które mogą wszyscy czytać, między innymi kobiety. Mężczyźni bardzo często krytykują tego typu literaturę, a ja myślę, że robią wielki błąd, ponieważ w ten sposób to właśnie mężczyźni mogą odczytać kobiece potrzeby i w ten sposób zrozumieć kobiety, co jak wiemy bardzo dobrze w tym naszym świecie damsko-męskim sprawia nieraz problemy. Janusz daje taką wiarę, że każdemu w życiu chociaż raz przydarzy się coś nieobliczalnego, coś takiego wspaniałego. Ja ciągle planuję powrót do Polski, ciągle planuję do uczelni wrócić. Którejś z uczelni w Polsce i chciałem być niesamodzielnym pracownikiem naukowym, prowadzić zajęcia i pisać swoje książki. On bardzo często mówi o Toruniu. Pewnie tym takim cilortem, czyli tym miejscem, gdzie on będzie mieszkał, będzie Toruń. Tak sobie to wyobrażam.